Ostatnio robiłem bardzo długie wstępy, dlatego dzisiaj bez zbędnego gadania zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam 10 naprawdę bardzo fajnych gier z otwartym światem, które pójdą na relatywnie słabych komputerach. A jest w co grać, bo między innymi wcielimy się w niegrzecznego ucznia, siądziemy za kierownicą szybkich samochodów, czy staniemy się człowiekiem pająkiem. To i wiele więcej znajdziecie w tym filmie, a Wy nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama, gdzie dodaję fotki siltartowe i nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji na moim kanale, żeby nie przegapić więcej takich bądź innych filmów. A teraz bez dalszego przedłużania, panie Arku, intro. Zacznijmy od jakże kultowej gry, jaką jest Ojciec Chrzestny. Nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto nie słyszał o książce, filmie czy grze Ojciec Chrzestny. Jest to kultowa pozycja w każdej z tych kategorii, ale pozostając w tematyce gamingowej, jest to gra akcji, gdzie jako najniższy w mafijnej hierarchii wykonujemy wszelkie zadania zlecane przez wyższych stopniem. I przy tym powoli pniemy się po przestępczej drabinie. W grze na porządku dziennym są strzelaniny, napady, pościgi, a to wszystko jest otoczone niesłychanie klimatyczną fabułą i otoczką mocno nawiązującej do Książki, jak i filmu o tym samym tytule. Gry oczywiście obserwujemy z zapleców, czyli z trzeciej osoby, a cały otwarty świat jest naprawdę bardzo fajny, klimatyczny i mega wciągający. spider -Hrum. Robi tu putup jako spider chrum. Tak, no i teraz wiadomo o czym mówię, a mówię tutaj o Spider-Man 3D Game. Jest to przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w człowieka pająka i walczymy ze złem. Świat, po którym się poruszamy, jak na lata kiedy był tworzony, powala swoją wielkością. Znajdziemy tam zarówno wielkie drapacze chmur, mniejsze budynki, zatłoczone ulice, czy słynne tunele nowojorskiego metla. Nierzadko zaglądamy też do wnętrz budynków. Tak jak to bywa w sandboxach, gra jest nieliniowa i pozwala nam swobodnie wybrać, którą misją zajmie się w danej chwili. Warto dodać, że w tej części nie kierujemy tylko czerwonym Spidermanem, ale też tym złym, czarnym, którego zachowania są naprawdę nieprzewidywalne. No i przyszła pora na grę, której remake mnie naprawdę urzekł, ale niestety nie mówię tutaj o remake'u, bo on dość mocne ma wymagania, a mówię tutaj o pierwowzorze, czyli o mafii tej takiej pierwszej, najbardziej podstawowej edycji. Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym amerykańskim mieście Lost Heaven pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. Wcielamy się tam w Tomasa Angelo, młodego taksówkarza desperacko szukającego zarobku nawet w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach miasta. W grze nie mogło zabraknąć tak oczywistych rzeczy w tym gatunku, jak zbieranie haraczu, handel trefnym to oraz walki z rywalizującymi gangami. Mafia zasłynęła z bardzo niecodziennego w grach podejścia do prawa bowiem nie zatrzymanie się na światłach czy przekroczenie prędkości może sprowokować policję do przyznania nam mandatu a spacerowanie z bronią w ręku może zakończyć się aresztowaniem. I przyszła pora na dość kontrowersyjną grę od Rockstara, czyli tych od GTA, a mam tutaj na myśli Bully. Akcja gry przenosi nas do fikcyjnej amerykańskiej szkoły Bullworth Academy, która jest swoistego rodzaju połączeniem elitarnej placówki oświatowej z miejscem resacjalizacji dla młodocianych bandytów. Czyli typowa amerykańska szkoła z internetem, jaką znamy z telewizji. W grze wcielamy się w 15-letniego chłopaka Jimmy'ego Hopkinsa, który w przeszłości był już wyrzucany z niejednej szkoły. Naszym celem jest przetrwanie w nowej budzie oraz zyskanie popularności wśród, uczniów, mierząc się przy tym z różnymi wyzwaniami. Poza wykonaniem tradycyjnych misji, naszym zadaniem jest również chodzenie na zajęcia, gdzie każda pojedyncza lekcja to osobna minigierka. Ze szkoły przenosimy się wprost na ulicę, a zabierze nas tam Driver San Francisco. Jest to piąta odsłona popularnej i kultowej serii gier gangsterskich, w której głównym i nieodłącznym elementem były widowiskowe pościgi i liczne inspiracje filmowe. W grze zasiadamy za kierownicą charakterystycznego samochodu Tanera i ruszamy do jednego z największych wirtualnych miast w historii gatunku. Wszystko po to, by wykonać rozmaite zadania i rozprawić się ostatecznie z naszym największym wrogiem, jakim jest Jericho. Cechą wyróżniającą grę jest filmowy charakter, który wyle. Zalewa się strumieniami z wielu scen, ale nie możemy też zapomnieć o muzyce, która, za pośrednictwem wielu stacji radiowych, buduje niesamowity klimat. Total Overdose to kolejna gra, w której znajdziemy naprawdę wielkie otwardziela z niesamowicie mroczną przeszłością. Jest to gra akcji, w której rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra mocno nawiązuje do kultowego filmu z połowy lat 90. z Antonio Banderasem w roli głównej, jakim był Desperados. W grze wcielamy się w Ramiro Cruza, który opuszcza więzienie i zostaje wcielony w szeregi DEA, by zastąpić swojego brata bliźniaka, który uległ wypadkowi. Wszystko po to, by jako tajny, Agent pomógł rozpracować karter narkotykowy. W grzbie zabraknie dynamicznych pościgów strzelanin, szalonych skoków na motocyklach czy rozbijania masy pojazdów. Czyli taka gangsterska codzienność w każdej grze. Nie możemy też narzekać na brak klimatycznych lokacji, bo odwiedzimy m.in. tajne kryjówki w dżungli, kalifornijskie wybrzeże czy meksykańskie osiedla. Pozostając dalej w klimacie tropikalnym, zajmijmy się grą pod tytułem Just Coast 2. Jest to druga odsłona znanego cyklu gier Just Coast, w której wcielamy się w rico pracownika organizacji o nazwie Agencja. Nazwa tak oryginalna jak wszystkie Januszeksy, Mareksy i inne Kamileksy. W naszym kraju. To, z czego słynie seria, to ogromny wachlarz możliwości poruszania się po mapie, bowiem poza standardowym siadaniem za stelami pojazdów lądowych, powietrznych czy wodnych, mamy też możliwość skakania ze spadochronem czy wykonywania różnych widowiskowych ewolucji podczas uprowadzania samochodów, motorówek czy samolotów. Gra nie narzuca nam nic w kwestii wykonywania zadań. To od nas będzie zależało, którą misję wykonamy najpierw, a którą później. Czyli mówiąc krótko, prawdziwy sandbox. Kolejnym grą w moim zestawieniu jest Saints Row 2 i nie z do tropików, tylko do brudnego miasta Steelwater. W grze wcielamy się w jednego z członków gangu Saints i walczymy, by to właśnie nasz gang władał całym miastem. W produkcji czeka nas sporo aktywności, bo poza głównymi misjami znajdziemy tam też zadania poboczne, możliwość przejmowania dzielnic, dzięki czemu poszerzymy nasze wpływy, branie udziału w nielegalnych wyścigach, czy wydawanie zarobionych pieniędzy na nowe bronie, czy ubrania. Fabuła gry opiera się na tym, że główny bohater postawił sobie za cel zemszczenie się na zdrajcach, przez których stracił wpływy i Wpadł w poważne kłopoty. Osobiście uważam, że trzecia część jest lepsza od dwójki. Jeżeli starczy Wam parametrów w komputerze, to śmiało grajcie i w dwójkę, i w trójkę, bo to naprawdę dwie fajne gry, ale trójka lepsza. Przed ostatnią grą w tym zestawieniu będzie gra, o której dowiedziałem się tak naprawdę w momencie, kiedy szukałem no, produkcji do tego zestawienia. I tak mi przypadła na do gustu, że stwierdziłem, że na pewno ją umieszczę w tym rankingu. Chwil, bo o niej tu mówię. To dynamiczna gra wyścigowa, w której zasiadamy za kierownicą samochodów i motocykli, którymi ścigamy się po bezrożach. Fabuła nie jest zbyt bardzo zrozbudowana, ale i zarys wygląda tak, że przyszło globalne ocieplenie, paliwo jest droższe niż złoto, no i są maniacy, którzy potrafią się dalej ścigać na jakichś bezrożach, pustyniach od ludziach, no i tym jednym z maniaków jesteśmy my. W grze do naszej dyspozycji została oddana ogromna, bolicząca ponad 14 tysięcy km2, mapa, na której znajdziemy naprawdę zróżnicowane tereny. Odwiedzimy m.in. zniszczone przez tsunami zachodnie wybrzeże USA, pustynie w Nevadzie czy Wielki Kanion. W produkcji nie zabraknie możliwości zmiany wyglądu naszego bohatera czy kluczowych dla ścigałek zmiennych warunków pogodowych. No i na sam koniec przyszła na klasykę gatunku, czyli mam tutaj na myśli Gothic 3. Jest to trzecioosobowy RPG w magicznym świecie, w którym ludzie toczą walkę z orkami. Wielka bitwa, która rozpoczęła się w drugiej części gry dobiegła końca i ludzie przegrali ją z kretesem. A nasz bohater wraz z towarzyszami dostaje się do krainy opanowanej przez orków, by wdać się z nimi w walkę. Jego dalsze losy zależą już tylko od nas. To my wybieramy, czy będziemy walczyć o wyzwolenie krainy, przestaniemy do orków, czy sprzymierzymy się z asasynami żyjącymi na pustyni. Jak to bywa, w RPG-ach, został tu położony silny nacisk na rozwój postaci, a walczyć możemy za pomocą mangi, broni białej czy łuków. Jeśli mam być szczery, seria Gothic nigdy nie przemawiała do mnie, ale wiem, że ludziom może się podobać i dlatego umieściłem ją w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że Wam te gry, które tutaj pokazałem, się podobają. Jeżeli tak, to koniecznie wiecie, co zrobić. Łapka, komentarz, subskrypcja no i wpadajcie na mojego Insta. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!